Na film otwarcia organizatorzy wybrali Twojego Vincenta w reżyserii małżeńskiego duetu Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. To animowana opowieść o jednym z najbardziej znanych malarzy wszechczasów, Vincencie van Goghu. W tytułową postać wciela się legnicki artysta Robert Gulaczyk. W przedsięwzięcie zaangażowanych zostało ponad 100 malarzy z całego świata, którzy przenieśli na płótna około 60 tysięcy filmowych klatek. Musieliśmy się dostosowywać jakby w operowaniu rekwizytem, czy w sposobie siadania na przykład, do obrazów Van Gogha, że to było dosyć istotne, że pomimo tego, że graliśmy normalnie aktorsko sceny, to musieliśmy pamiętać o tym, żeby, nie wiem, odpowiednio odłożyć filiżankę, w danym miejscu postawić sztalugę i tak dalej, i tak dalej. Kolejny film, w którym zobaczymy legnickiego aktora, to Wieża, jasny dzień w reżyserii debiutantki Jagody Szelc. Jak ujawnia Rafał Cieluch, jest to opowieść o rodzinnych sekretach rozgrywających się w domowym zaciszu na odludziu. Wszechobecny spokój burzy nagle powrót jednej z sióstr, która znikając pozostawiła kilkuletnią córeczkę. Zdjęcia kręcone były w malowniczej kotlinie kłodzkiej. Niektórzy mówią, że to jest taka troszeczkę mroczna opowieść. Jakaś gdzieś wrzucają to w taki worek psychologicznego thrilleru. Tak, jeśli chodzi o mroczną opowieść. On jest taki troszeczkę, on ma aurę taką metafizyczną i taką troszeczkę mroczną. No można powiedzieć, że momentami jest mrocznie, ale nie jest horrorowato ani jakoś tak strasznie, bo to nie jest ten gatunek. Szansę na Złotego Lwa ma również Zgoda w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. W filmie występuje legnicka aktorka Magdalena Biegańska. Historia rozgrywa się w 1945 roku, gdy powojenna władza wtrąca do obozu pracy rzekomych zdrajców Polski, w tym niemieckich autochtonów i Ślązaków. Autorem fotosów z planu zdjęciowego jest znany legnicki fotoreporter Grzegorz Bizon z Pała. To jest film o trojga przyjaciół, którzy przed wojną byli wielkimi przyjaciółmi. Wojna ich po prostu rozdzieliła. Po wojnie okazało się, że dwoje z nich zostało osadzone w obozie i jeden z tych chłopaków jako trzeci chciał ich wydostać i dostał się do tego obozu jako ubek. No i to jest historia taka miłosna, trójkąt miłosny. Na marginesie warto wspomnieć, że do gdyńskiego festiwalu zakwalifikował się także film opowiadający autentyczną historię mieszkańca podlegnickiego Choinowa. Mężczyzna odsiaduje wyrok za zabójstwo, którego szczegóły opisał w książce Amok. Reżyserką obrazu pod tym samym tytułem jest Kasia Adamik. Czy pisarz jest mordercą, a może stał się jedynie ofiarą własnych ambicji i nieszczęśliwego zbiegu okoliczności? Poddają wątpliwość twórcy tego filmu.